Zamki piękne, majestatyczne, wznoszące się ku niebu i smukłością sięgające chmur lub ciężkie i przysadziste, trzymające się mocno ziemi i sprawiające wrażenie nienaruszalnych. Zamki przesycone zapachem historii, ich mury wiele widziały, ich ściany wchłonęły energię dobrą i złą, bo zamki były świadkami pięknych, wzniosłych wydarzeń, ale i zdarzeń smutnych i tragicznych. Dlatego też zamki, jak mało które obiekty, z racji swej nieraz mrocznej przeszłości, kojarzone są z duchami. Zapraszam Cię dziś w kolejną podróż. Odwiedzimy zamek w Szkocji, który ma swoje straszne zjawy, a o ich obecności wolą milczeć nawet członkowie rodziny królewskiej. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Anglia i Szkocja to kraje uznane za najbardziej nawiedzone na świecie. Prawie w każdym starym domu można spotkać ducha. Duchy traktuje się tu jak niemal codzienność. Żyją tuż obok, a czasem razem z żywymi mieszkańcami domu. Wiele osób mówi o nich głośno, a wiele skrywa informacje o nich, traktując jak coś niewygodnego. Zamki to niezwykłe miejsca, które zamieszkiwane są przez wiele duchów. W hrabstwie Angus w Szkocji znajduje się zamek Glamis, pochodzący z XVII wieku. Przed jego budową znajdowała się tu siedziba rodu Lyon. W początkowych latach XIX wieku żył tu Thomas Lyon Bowes, prapradziadek królowej Elżbiety II. To właśnie z nim związana jest tajemnica potwora z Glamis. W 1821 roku Thomasowi urodził się syn. Na chrzcie dostał imię po ojcu. Niestety dziecko zmarło jeszcze tego samego dnia. Wraz z jego odejściem w zamku zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Wyczuwalna stała się obecność jakiejś niewidzialnej istoty, która odwiedzała miejsca niedostępne. Można ją było usłyszeć także na korytarzach. Wszyscy myśleli, że to duch i choć lęk ich nie opuszczał, starali się z tym żyć. Lecz prawda okazała się inna. Odkrył ją lokaj, Andrew Ralston, który ujrzał w zamku potwora. Od tego czasu nie nocował już w tym miejscu. W 1865 roku jeden z robotników pracujących w Glamis znalazł tajemniczy korytarz. Poszedł nim i także zobaczył potwora. By zamknąć usta świadkowi, zmuszono go do wyjazdu do Australii. Gorzej traktowano innych świadków, wyrywano im języki i wrzucano je do ognia. Dziwny potwór zamieszkujący zamek w Glamis był często opisywany jako człowiek żaba lub beczka. Miał zniekształcone ciało z ogromną klatką piersiową, głowę wyrastającą prosto z ramion, ręce i nogi przypominające te u lalki. Pokryty był gęstym owłosieniem. O jego istnieniu wiedzieli męscy potomkowie rodu. Tajemnica była skrywana przez lata. Jeden ze spadkobierców Glamis, Claude Bowes Lyon, stwierdził, że gdyby ludzie poznali sekret zamku, to podziękowaliby Bogu, że nie są jego spadkobiercami. Claude nie widział znikąd ratunku w swojej sytuacji. Nawet biskup Brechin nie był w stanie mu pomóc. Po wielu latach w roku 1904 sprawa dziwnego potwora ucichła. Wtedy wyszły na jaw pewne fakty, które złożyły się w koszmarną całość. Gdy Thomasowi urodził się syn, był on prawdopodobnie obarczony jakąś straszną wadą genetyczną. Dziecko po osiągnięciu odpowiedniego wieku zapewne zostałoby dziedzicem Glamis. Rodzina nie mogła jednak do tego dopuścić. Świadł nie mógł ujrzeć zdeformowanego dziecka. To psułoby idealny wizerunek rodu. Sfingowano więc śmierć chłopca i ukryto go w tajemniczej komnacie. O jego istnieniu świadczy fakt, że stojąc przed zamkiem widać wyraźnie o dwa okna więcej, niż gdyby liczyć je od wewnątrz. Ale tak naprawdę w Glamis żyją też i duchy. Jednym z nich jest Grey Lady, czyli Szara Dama. Jest to duch Janet Douglas, czyli Lady Glamis, żony i zabójczyni Lorda Jakuba Douglasa. Kobieta za uprawianie magii została spalona na stosie. Jej duch pokazuje się w zamkowej kapliczce, gdzie modli się przed ołtarzem lub siedzi z tyłu kaplicy. Jej pojawieniu się towarzyszą gwałtowne zmiany temperatury oraz gęstnienie powietrza doprowadzające nawet do omdleń. Na łąkach w pobliżu zamku pojawia się też duch jęczącego czarnoskórego mężczyzny. Kim jest? To służący, na którego w XVII wieku szlachta postanowiła urządzić polowanie. Panowie Glamis wypuścili za mężczyzną gończe psy. Nie miał szans. Zginął w męczarniach. Dziś jego duch biegnie po łąkach, nie wiedząc zapewne, że jego ucieczka już dawno się zakończyła. Czy to wszystkie duchy zamku Glamis? Kto wie? Miejsce to straszne i z negatywną energią, więc przyciąga zapewne zło. A ty, co o tym myślisz?